do Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jak podchodzicie do Międzynarodowego Strajku Kobiet i czego wam dzisiaj brakuje? Od władzy, od kochanka, przepraszam, od władzy, od męża, od kochanka, od przyjaciela, od nieprzyjaciół. Dajcie znak, sygnał. Nasz pierwszy gość dzisiaj to jest prezydent Wrocławia, który, i jestem ciekaw, czy ma mocno pod górę, jeśli chodzi o sytuację polityczną u siebie i sytuację polityczną globalnie, bo to jest też człowiek, który swego czasu... Dzień dobry, panie prezydencie. Próbuję pana przedstawić naszym widzom. Bardzo miło. Który swego czasu poza polityką lokalną walczył także o politykę globalną, bo walczył pan o Senat, prawda? Była taka chwila. Tak, kiedy wprowadzono jednomandatowe okręgi, myśmy zrobili taki ruch Obywatele do Senatu, ale prawdę powiedziawszy poza Wrocławiem wielkich sukcesów wtedy nie odnieśliśmy. Właśnie dlatego zastanawiam się, na ile dzisiaj Polska lokalna jest silniejsza niż Polska ogólnopolska, warszawska. Obydwa wymiary są niezwykle istotne, ponieważ takim bardzo silnym ciągnikiem rozwoju cywilizacyjnego jest właśnie Polska lokalna. To, że się udało wydać pieniądze europejskie, dobrze wydać póki pieniądze jeszcze europejskie były, tak. W poprzednim rozdaniu, to jest w dużej mierze zasługa Polski lokalnej. I moim zdaniem demokracja na poziomie Polski lokalnej ma się bardzo dobrze. A globalnie? Przyjeżdża pan do Warszawy zapukać do Beaty Szydło, bo pan z nią musi jakoś współpracować. Jak rozmawialiśmy ostatnio z prezydent Łodzi, no to ona wyraźnie zwracała uwagę na to, że pewne rzeczy to wy możecie zrobić sobie sami. W Gdańsku, w Sopocie, w Gdyni, w Łodzi, we Wrocławiu, ale przychodzi moment na współpracę. Oczywiście tak. Ja dzisiaj jestem akurat na konferencji Smart City, czyli w innych sprawach, ale rzecz jasna wszyscy jesteśmy związani pewnymi regułami gry wprowadzonymi przez rząd i parlament i oczywiście wszyscy i chcemy, i powinniśmy współpracować z rządem. Jeśli chodzi o sprawy samorządowe, to może od razu się odniosę do tej takiej kwestii, która teraz jest bardzo, bardzo ważna, bo wydaje mi się, że PiS ma apetyt na samorządy i chce się, nakładam cudzysłów, dobrać do nich poprzez zmianę reguł gry, co określiłbym ze względu na wczesną porę tak sportowo, bardzo niesportowe zachowanie. No i tam zaraz niesportowe. No nie mają samorządu, chcą go mieć. No dlaczego mają mieć Dudkiewicza we Wrocławiu, jak mogą mieć swojego człowieka? Ja tak czy inaczej już wcześniej, zanim ta rozmowa, powiedziałem, że w 2018 roku kończę moją misję dla Wrocławia. Ale jeszcze 2 lata mam nadzieję zrobić parę. Dlaczego mają mieć panią rzeczy profesor z Platformy Obywatelskiej, jak mogą mieć kogoś od siebie? No? Myślę, że we Wrocławiu to się skończy akurat tak, że niezależnie od tego, czy reguły będą zmienione, czy nie, to zwycięży kandydat opozycji z punktu widzenia parlamentarnego. Ja w każdym razie będę dokładał starań. Nawet jeżeli PiS sobie pomoże tym, zmieniając trochę prawo, albo naginając troszeczkę okręgi wyborcze? Tego rodzaju działanie może być przeciwskuteczne, czyli może powiedziałbym zirytować wyborców, a równocześnie trzeba pamiętać, że jednak wciąż obowiązuje ten podział, w którym Polska Zachodnia, a szczególnie duże miasta na terenie Polski Zachodniej, no nie są, jeśli chodzi o elektorat, środowiskami pisowskimi. PiS jest wprawdzie silniejszy niż był jakiś czas temu, ale nie sądzę, aby był wystarczająco silny. A czego im brakuje jeszcze we Wrocławiu, żeby być na przykład silniejszym i żeby nie musieć się martwić tym, czy im się tam uda wygrać z opozycją, czy nie? Ja nie jestem po stronie PiS-u, w związku z tym nie będę udzielał rad. Ale ma pan jakieś? No, zna pan swoich ludzi w teorii i w praktyce. No, jest pan tam nie tak, rok. I też trzeba powiedzieć, że z dawnych czasów, bo mam wielu znajomych i przyjaciół również po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Przecież ja się wywodzę w 2002 roku, w 2003 roku jeszcze istniał PO-PiS. Nie wracajmy wiem, do tego. To jest prehistoria. Bardzo odległa, potem się dokonało pęknięcie. To jeszcze było przed Rowem Mariańskim. Tak, teraz jest bardzo głęboki, niestety pogłębiający się Rów Mariański i niestety taki dość, powiedziałbym, niebezpieczny proces izolowania Polski w Europie, czym jestem bardzo, bardzo przyjdzie zmartwiony. Sariusz i wyrówna. Dlaczego jak mówię Sariusz, to każdy z moich gości się uśmiecha? No? Nie, ja się uśmiechnąłem do słowa przyjdzie, tak? Dlatego że no, widać wyraźnie, że pan Sariusz Wolski, który ma spore kompetencje, jeśli chodzi o sprawy europejskie, jest kandydatem taktycznym, to znaczy wystawionym nie po to, żeby wygrać, tylko żeby przeszkadzać. Zdarzało się wprawdzie w historii wyborów, także w Polsce, że tego rodzaju kandydat taktyczny wygrał wybory, ale tym razem tak się, jak sądzę, nie wydarzy. A jak pan patrzy na to ze swojej perspektywy, czyli człowieka, który będzie miał być może jeszcze szansę wydać trochę europejskich pieniędzy, to co robi rząd na arenie międzynarodowej, w Europie, może nie wybiegajmy za daleko, ale w Europie, to może się skończyć tak, że nie będziecie mieli czego wydawać? Nie, myślę, że tak daleko nie,
nie zabrniemy, natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ja częstokroć miałem krytyczny stosunek do rządu Platformy, ale absolutnie jednoznacznie twierdzę, że zbudowanie bardzo silnej pozycji Polski uprzednio było wielką zasługą rządu Donalda Tuska. Myśmy osiągnęli naprawdę bardzo poważną pozycję międzynarodową, zaczęto się z nami liczyć i w tej chwili istnieje silna obawa, że ten kapitał zostanie zaprzepaszczony. To by było bardzo źle dla Ale rozgrywką seriuszową, czy w ogóle tym, że mamy do Unii, mówiąc bardzo czule, zwrócił Pan uwagę, że jest za wcześnie na przekleństwa, dystans? Jak wiadomo, ja jestem politykiem wyraziście proeuropejskim, prawda? W związku z tym mnie jest jeszcze... Trudne czasy dla pana. Mnie jest jeszcze bardziej przykro, kiedy się wyraża pewien dystans. Ale powiedzmy tak, żyjemy wciąż w kraju demokratycznym. Za jakiś czas będą następne wybory. Mam nadzieję, że one, żeby trochę optymizmu wlać w serca rodaków, że one uregulują rzecz tak, jakbyśmy tego oczekiwali. No, ci Polacy, którzy oczekiwali, że się zmieni, to właśnie myślę, że są zadowoleni. No, cały czas jest spora, patrząc na sondaże, grupa ludzi, którzy myślą sobie nareszcie. Tak, ale jesteśmy dopiero w połowie kadencji na półmetku, więc czas rozliczeń jeszcze przyjdzie. Ale też, no, tak jak powiedziałem, wybory 2019 rok, więc na wszystko to trzeba spoglądać spokojem. Opozycja się dopiero cementuje. A co robi? Cementuje, jeśli tak mogę powiedzieć. Dzisiaj jak mówimy hasło opozycja, to zaczynamy się zastanawiać, co to znaczy, bo to kiedyś znaczyło Platforma, a dzisiaj to znaczy Platforma Nowoczesna i być może jeszcze coś. Natomiast są tak niepozbierani, że dlatego PiS może robić, co chce. Ale jeszcze raz, jesteśmy na półmetku, prawda, więc jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powinny być dokonywane pewne ruchy scalające opozycję. One są trudne, dlatego że... Kto ma to robić? One są trudne, dlatego że Nowoczesna powstała w opozycji z kolei do Platformy, do Platformy Obywatelskiej. Ale naprawdę jestem optymistą. W drugiej połówce będą się działy rzeczy bardziej optymistyczne. Ale skąd pan to... Gdzie pan to widzi, gdzie pan to czuje? Bo ja chętnie popatrzę na to z pana perspektywy, jeśli sugeruje pan, że początek jest trudny, ale finisz przed wyborami będzie bardziej kolorowy. To jest zawsze tak, że po pierwsze władza się zużywa i dotyka to każdego. Po drugie, sądzę, że dokona się pewien proces gromadzenia pozytywnej energii społecznej. Tym niemniej, wie pan, ja jestem politykiem uprawiającym politykę lokalną, ale jeśli mnie słuch społeczny nie myli, oczywiście Wrocław jest specyficznym, w sensie progresywnym miastem, tym niemniej, jeśli mnie słuch społeczny nie myli, to tak się będzie działo w drugiej części tej połówki parlamentarnej. Pomysł PiS-u, żeby, chociaż PiS mówi, że to nie jest ich, ale im się to wciska w brzuch, żeby nie było dwóch tur wyborów, na przykład prezydenta miasta, dobra rzecz? Nie, moim zdaniem niedobra, dlatego że wówczas może się bardzo często zdarzyć, że mandat społeczny, czy też mandat polityczny, którym będzie obdarzony wybrany polityk, może być bardzo, bardzo niskim, relatywnie niskim mandatem. Wszędzie, gdzie się dokonuje tego rodzaju wyborów bezpośrednich, przepraszam, nie wszędzie, zdarzają się tego rodzaju rozwiązania, ale jednak znacznie lepiej jest potwierdzić wybór określonego kandydata większością rozumianą więcej niż połowa. No a drugim elementem jest to, że ukształtował się pewien ustrój samorządowy, w którym są określone reguły. To tak samo się ukształtował ustrój sądowniczy. Jesteśmy przed biurem ministra Ziobry i się nagle okazuje, prezes o tym mówił wczoraj wyraźnie w telewizji rzekomo publicznej, że dzisiaj trzeba to przewietrzyć, bo jest tyle układów układzików, jest tyle ludzi, którzy wchodzą w jakieś dziwne związki, że trzeba to skończyć. I to samo w samorządach. No. To jest taka naiwna i szkodliwa, moim zdaniem, wiara w inżynierię społeczną, która się skupia wokół tego hasła wymiany elit. Moim zdaniem Polsce potrzeba więcej wolności, Polsce potrzeba silniejszych instytucji, natomiast proces wymiany elit, no, brzmi tak niepokojąco, powiedziałbym, rewolucyjnie.
Tak, ewolucyjnie to nie brzmi, rewolucyjnie rzeczywiście. Myślę, że przez ostatnie miesiące to była raczej rewolucja właśnie, ale też prezes Jarosław Kaczyński sugerował, albo jego obóz sugerował, że są tacy prezydenci miast, Gdynia, Wrocław też, Poznań przez długi czas taki był, Warszawa też jeszcze jest, że trzeba to zmienić i trzeba wam ukrócić możliwość kandydowania na tyle kadencji. Może to rzeczywiście jest dobre, żeby może nie tyle wymiana elit, ale wietrzenie się przydało niektórym miastom. Wprowadzenie kadencyjności ma dobre i złe, i złe strony. Mi się wydaje, że dyskusja w tej chwili dotyczy w mniejszym stopniu tego, czy należałoby wprowadzić kadencyjność, bo przecież i Platforma, i Nowoczesna są, o ile dobrze rozumiem, zwolennikami kadencyjności. Dyskusja dotyczy raczej tego, czy ta reguła może obowiązywać wstecz. Tak? Co zgodnie z pewną filozofią myślenia i z polską konstytucją nie powinno się dokonać. I ja o tym mówię w sposób taki otwarty i swobodny, dlatego że wcześniej podjąłem, zanim się rozpoczęła ta dyskusja, podjąłem decyzję. Czyli myśli pan sobie, Nie, myślę sobie, że wolno mi się wypowiadać na ten temat i nie będę posądzany o to, że gram o własny interes. Ale z pana perspektywy człowieka, który to robił przez parę lat, to takie dwie kadencje to jest coś mobilizującego urzędnika do tego, żeby zrobić pewne rzeczy szybciej, lepiej, albo inaczej, bo z drugiej perspektywy, jak wiesz, że wyżej pewnej granicy nie podskoczysz, to możesz robić wszystko. Gdybyśmy mieli wprowadzić kadencyjność, najprawdopodobniej dwie kadencje, to jak sądzę, trzeba by pomyśleć również o tym, aby kadencje były wydłużone, pięcio- bądź sześcioletnie, dlatego że w układzie komunalnym obserwowanie sukcesów, obserwowanie zmiany, obserwowanie rezultatów pracy wymaga jednak odrobinę czasu. Demokracje zachodnie nie znają wprawdzie kadencyjności samorządowej, ale mają dłuższe okresy. Ale dwie sześcioletnie kadencje to jest 12 lat tego samego człowieka. No to jest właściwie to samo, co teraz. No tak, ale wybór musi być po 6 czy po 5 latach potwierdzony w demokratycznym głosowaniu. Więc nie spierając się, czy 5 czy 6 lat, powiedziałbym, że jeśli będzie wprowadzona, raz jeszcze sprzeciwiamy się temu, żeby to działało wstecz, ale jeśli będzie wprowadzana kadencyjność, to powinny być okresy funkcjonowania wydłużone. Jak pan myśli, dlaczego wtedy, kiedy się zebraliście fajną grupą, bo wszyscy ci, którzy myśleli sobie, ta polska scena jest taka zabetonowana, ciągle ci sami, dajmy szansę ludziom, którzy właśnie wyszli z samorządu, niech oni zrobią coś globalnie. Dlaczego to nie wyszło? Za wcześnie? Dlatego, że chyba w zbyt dużej mierze uprawialiśmy politykę o charakterze publicystycznym, a nie rzeczywiście realnym. Dlatego, że myśmy się skrzyknęli i tak powiedziałbym, no nieco naiwnie chcieliśmy walczyć wyłącznie o Senat, nie mieszając się do polityki na poziomie parlamentarnym. Gdybyśmy wówczas wystartowali równocześnie do parlamentu, to mielibyśmy wynik na pewno wówczas porównywalny z ekipą Palikota, czyli mielibyśmy reprezentację w Sejmie. Ale to są takie doświadczenia, na które bolesne? Nie. Polityka jest strasznie ważna, ale są też inne ważne rzeczy w życiu. Dzisiaj Wojtek Waglowski mówi w Tygodniku Powszechnym, że rzeczywiście życie jest poza polityką. Pan się szykuje już do emerytury? Nie, ja mam 57 lat. Nie, to wiem, no ale poza polityką, no to co? Ja podjąłem decyzję, że w 2018 roku nie będę kandydował na funkcję prezydenta Wrocławia, ale pozostanę aktywny, natomiast nie snuję w tej chwili żadnych planów, jestem skoncentrowany na bieżącej działalności Smart City, Zielona Stolica Europy, walka ze smogiem, wiele innych, mobilność wrocławian, wiele innych kwestii. Dzisiaj pokazywaliśmy, to Wrocław ma się nieźle, w ogóle w skali smogowej to on miał się nieźle przez ostatnie lata i ostatnie miesiące. Smart City dzisiaj, to co to znaczy tak naprawdę? Czego trzeba poza europejską kasą? Jednym z największych wyzwań dużych polskich miast ze względu na to, że życie koncentruje się w tej chwili, czyli znacznie więcej osób mieszka i pracuje w dużych miastach, jest rozsądnie realizowana polityka mobilności. Preferencje dla ruchu, dla transportu zbiorowego, transport rowerowy, podróże piesze, ale także regulowanie strumieniami przepływu samochodów. Prawdę powiedziawszy, gdybyśmy kilka lat temu nie wprowadzili elementu smart city związanego z inteligentnym systemem transportu, to bylibyśmy
kompletnie zakleszczeni. Mm. Tak czy inaczej, dwa razy w ciągu dnia zdarzają się trudne sytuacje we Wrocławiu. Jest żart taki dotyczący tego, co to jest Smart City. Ludzie żartują, że Smart City to jest takie miasto, w którym trzeba spędzać 2 godziny w korkach, żeby móc pomyśleć. Pan im to daje na tacy we Wrocławiu. Ale gdybyśmy nie mieli tego systemu sterowania, to bylibyśmy kompletnie, kompletnie zakleszczeni. A dzisiaj trzeba już szukać kolejnych rozwiązań i trzeba też budzić aktywność obywatelską wokół tych wszystkich kwestii. Równie ważną kwestią jest świadomość ekologiczna, zazielenienie miasta, takie próba spotkania, powiedziałbym, natury z kulturą, bo miasto jest tworem kultury, a my wszyscy zerkamy w stronę. Z tą kulturą to też różnie bywa i to akurat u Pana w mieście to był jeden z symboli tak naprawdę tego, że dzisiaj wcześniej mówił Pan o wolności, teraz mówimy o kulturze, dzisiaj ta kultura jest też sterowalna. Ona też nie zawsze jest tak wolna, jakby chciała. Nie ma systemów idealnych, oczywiście ja wiem, do czego Pan prowadzi, ale też trzeba pamiętać, że w 2016 byliśmy europejską stolicą kultury, jesteśmy wciąż jeszcze światową stolicą książki i akurat we Wrocławiu, jak sądzę, wszystkie inwestycje kulturalne dały dużo dobrej energii społecznej. Ja tak to słyszę, tak to odbieram. Tak to też chyba odbierają i turyści wrocławianie, bo myśmy bardzo zwiększyli częstotliwość uczestnictwa wrocławian w przedsięwzięciach kulturalnych. Czyli nie przejmują się Glińskim? Jego listami, jego pomysłami, jego nominacjami, jego sugestiami? No, jeśli chodzi o instytucje miejskie, to pozostajemy całkowicie wolni i szczerze mówiąc, Nie chciałbym akurat tutaj się odnosić do polityki, ale ja nie odbierałem żadnych tego rodzaju nacisków w sferze, w którą ja się zajmuję we Wrocławiu. Mm-hmm. Czyli powiem od razu, że Teatr Polski nie jest teatrem miejskim. No, zdaję sobie sprawę, natomiast on jest skojarzony z Wrocławiem, więc trochę to jest tak, że się wywołuje prezydenta Wrocławia trochę do tablicy, bo ma się takie poczucie, że mu facet, że miastu ktoś z Warszawy próbuje coś narzucić, bo ideologicznie mu to z kolei nie odpowiada. To prawda, ale mam wrażenie, że marszałek województwa usiłuje i chyba zrobi to skutecznie, zapanować nad tą sytuacją. Natomiast równocześnie trzeba powiedzieć, że pewien taki gniew obudzony wokół tych spraw, o których rozmawiamy, ma również swoje dobre strony. To jest też ten element energii społecznej, o której rozmawiamy. Gdyby ją się udawało pozytywami wywołać, to by było fajnie. Ona zawsze przyniesie pozytyw, nawet jeśli jest na złości zbudowana? Znaczy, kontestacja ma również swoje dobre strony. Na marginesie. Ja jestem elementem establishmentu, prawda? Natomiast uważam, że mainstreamu, establishmentu, lewactwa i tak dalej. Ale uważam, że establishment zawsze powinien być kontestowany. To jest element pewnej takiej, powiedziałbym, Równowagi. Społecznej gry demokratycznej. Mm-hmm. Tak to się powinno wykonywać. Kontestacja może też mieć inne reguły, inną twarz, inną emocję, inne nastroje, a dzisiaj ta kontestacja jest taka trochę, no, brunatnieje. Mam wrażenie. To jest jedna z rzeczy, które mnie niezwykle martwią. Mamy do czynienia z pewnym ogólnoeuropejskim zresztą zjawiskiem sprowadzającym się do tego, że płynie pewna fala nacjonalizmu przez Europę. To trzeba zmyć z Europy. Ja w czasie wręczania europejskich nagród filmowych mówiłem, że Europa powinna wziąć prysznic i powinna obmyć z siebie takie opary nacjonalizmu. Dotyczy to również Polski. Nie złożyliśmy życzeń wszystkim paniom. Ale mamy okazję. Zresztą za chwilę będzie pan się mijał z profesorem Magdaleną Środą. Już się witałem, już składałem życzenia. Ale wszystkim paniom wszystkiego dobrego. W dniu Międzynarodowego Strajku Kobiet. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Serdecznie pozdrawiam. Tu w Warszawie. Ukłon. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.